Radio Kaszebę. W Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106,1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę. A skoro taka, a nie inna godzina na radiowym zegarze, to oznacza jedno. Czas na poranną rozmowę. Rozpoczęło się lato i wakacje, a co za tym idzie, zapasy krwi się kurczą. I o tym teraz porozmawiamy właśnie z panem Wiktorem Tyburskim, dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, drodzy słuchacze. Panie dyrektorze, wprost, jakie są konsekwencje, co się stanie, gdy zabraknie krwi, no bo zapasy się kończą? Nie chcę myśleć o takim czarnym scenariuszu, bo on jest po prostu czarny. Lecznice nie będą mogły wykonywać wielu zabiegów medycznych, a co za tym idzie, wielu ludzi nie poprawi swojego stanu zdrowia, a niektórzy pewnie i skończmy na tym. Czy na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, kilku ostatnich lat była taka sytuacja, że zabrakło wam krwi? Naprawdę te magazyny, wasze lodówki były puste? Na szczęście nie. Jako, że krwiodawstwo działa w pewnym systemie wśród wszystkich regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce, jest umowa o wymianie, o wzajemnym wspomaganiu się. Wspomagamy się w zakresie rzadkich grup krwi, szczególnych, poszczególnych fenotypów, ale także i wtedy, kiedy komuś brakuje, to ci, którzy mają dostateczną ilość, pomagają. A jak już jest sytuacja krytyczna, to wtedy szukamy krwi z hasłem na ratunek i każdy dyrektor musi się podzielić, jeżeli tylko w swoim magazynie taką grupę posiada. Panie dyrektorze, a dlaczego latem te zapasy się kurczą? One się kurczą z wielu przyczyn. Taką chyba najpoważniejszą przyczyną jest to, że nasi dawcy nie są w tym czasie systematyczni, bo wyjeżdżają na urlop, studenci wracają do swoich miejsc zamieszkania, uczniowie starsi, uczniowie szkół średnich tak samo często jadą do pracy sezonowej, jadą do swoich rodziców i nie odwiedzają ani naszych centrów, ani naszych punktów oddawania krwi. Na Pomorzu mamy jeszcze sytuację szczególną, bo w tym samym czasie zwiększa nam się liczba ludności, bo przyjeżdża bardzo wielu turystów. Niestety czasem ci ludzie również potrzebują krwi, bo ulegają wypadkom, chorują i ta krew jest im potrzebna. Wzrasta zatem zapotrzebowanie, a zmniejsza się liczba dawców. Ten rok jest szczególny, bowiem mamy podobną liczbę dawców jak w latach poprzednich, nawet nieco większą, ale zwiększyło się zdecydowanie zapotrzebowanie, bo nasze lecznice unowocześniają się, wprowadzają coraz bardziej skomplikowane procedury medyczne, które wiążą się ze wzrostem zapotrzebowania na krew, a my tej krwi i liczbę dawców mamy wciąż podobną i ona jeszcze się pogarsza, bo nasze społeczeństwo się starzeje, jesteśmy coraz starsi, a krew mogą dawać tylko ludzie, którzy mają mniej niż 65 lat. Wspomniał pan, panie dyrektorze, przed chwileczką o wypadkach, o tym, że odwiedza nas dużo turystów, a ja bym chciał zapytać, czy planowane zabiegi w szpitalach są zagrożone w związku z tym, że brakuje tej krwi? Na szczęście na dzień dzisiejszy te zabiegi odbywają się jeszcze w miarę planowo. Robimy zapisy. Nie chcemy, żeby wzrastały nadmiernie zapasy w szpitalnych bankach krwi, żeby tylko było tyle krwi, ile potrzeba na daną chwilę. Ale taki scenariusz, jeżeli w całej Polsce zmniejszy się zapotrzebowanie, odpukajmy, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, to może się zdarzyć, że te planowane zabiegi będą odkładane w czasie. Tutaj warto jeszcze dodać, że tych zabiegów planowanych jest więcej także w tym roku niż w latach poprzednich, bo oddajemy dług zdrowotny. One były wstrzymane, były ograniczane w związku z pandemią, ale kiedyś trzeba je zacząć wykonywać. Są różne akcje, różne zbiórki. Czy można zaprosić krwiobus do swojej miejscowości? Krwiobus, nawet dwa, bo dwa takie autobusy posiadamy, ma już wypełniony harmonogram prawie do końca roku. Dział promocji na bieżąco tę pracę wykonuje i wszystkie terminy praktycznie są zajęte. Prosiłbym zatem, żeby bardzo pilnie obserwować naszą stronę i tam, gdzie jest zaplanowana akcja, tam się pojawiać, bo czasem się zdarza, że ten krwiobus jedzie daleko,
a tylko kilka donacji następuje i to jest wtedy strata. Moglibyśmy w tym samym czasie być w innym miejscu i zdecydowanie więcej donacji pobrać. Dlatego bardzo prosimy, żeby nasi krwiodawcy mobilizowali się i wykorzystywali tę szansę oddania krwi w tym miejscu i w tym czasie, gdzie krwiobóz się znajduje, a gdzie się znajduje, to harmonogram na każdy miesiąc z wyprzedzeniem znajduje się na naszych stronach. Czyli widać, że społeczeństwo chce oddawać krew. Tak, chce oddawać krew i bardzo za to wszystko dziękujemy. Dzisiaj kłaniam się wszystkim krwiodawcom, którzy są w tej chwili w naszych punktach poboru, ale prosimy o więcej. No może powiedzmy, kto może oddać krew, bo nie wszyscy mogą, prawda? Wspomniał pan, że osoby do 60 roku życia. Do 65 roku życia. Czasem się zdarza, że lekarz również może zakwalifikować, jeżeli stan zdrowia danej osoby jest dobry. Również osobę starszą niż 65 lat, taką osobą ja jestem i też mi się, mam nadzieję, w najbliższym czasie uda jeszcze oddać krew, mimo że te 65 przekroczyłem, więc tutaj apel do tych wszystkich państwa, którzy są nieco starsi niż 65 lat, ale są w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, żeby też spróbowali może jeszcze raz w życiu jedną, dwie donacje uda nam się oddać. Jest również dolna granica, 18 lat i zatem ten przedział wiekowy do oddawania krwi to jest 18-65 lat. Drugi warunek to jest waga. Musimy mieć odpowiednią wagę, bo oddanie krwi wiąże się z pewnym ubytkiem naszej masy, 450 ml w przypadku krwi pełnej i nie możemy ze względów na dobro dawcy pobierać krwi od osób szczuplejszych, mających mniej niż 50 kg, to jest taka waga graniczna. Ponadto trzeci warunek, dobry stan zdrowia. Nie możemy oddawać krwi, jeżeli sami jesteśmy chorzy, jeżeli chorujemy na jakieś choroby przewlekłe, które są w katalogu tych, które wykluczają z oddawania krwi. Nie możemy być po jakichś ciężkich zabiegach związanych z przetoczeniem. Również musimy nieco się wstrzymać wtedy, kiedy upiększaliśmy swoje ciało jakimiś nakłuciami, tatuażem, to też chwilowo ogranicza możliwość oddania krwi. Również jest cały katalog lekarstw, które wykluczają z możliwości oddania krwi, czasowo bądź na stałe. I ten katalog to domena lekarzy kwalifikujących. Przed oddaniem krwi wypełniamy ankietę, lekarz przeprowadza wywiad i wtedy dokładnie wiadomo, czy w danym dniu możemy tę krew oddać, czy nie. Ponadto jeszcze bardzo ważnym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie się do oddania krwi. Powinniśmy być po lekkim śniadaniu i bardzo dobrze nawodnieni, czyli musimy dużo, dużo wypić i wody, i kawy. Róbmy to zaraz po przebudzeniu, jeżeli planujemy w danym dniu oddać krew, ale także nie zapominajmy o tym w czasie oczekiwania na oddanie. We wszystkich naszych punktach są dystrybutory wody, kawy, innych napoi i z tego trzeba skorzystać, bowiem to jest ubytek płynów również z naszego organizmu. Ja jeszcze chciałbym zapytać o to, co pan doktor przed chwileczką mówił na temat chorób, jeżeli ktoś jest przewlekle chory. Czy osoba chętna, która przyjdzie i powie, ja chcę oddać krew, ona musi mieć jakieś zaświadczenie od lekarza, że jest osobą zdrową? Żeby być pewnym, wy musicie być pewni przecież tej osoby. Tak, i dlatego przed każdym oddaniem krwi następuje najpierw badanie naszej krwi z próbki i tam już poznajemy taki ogólny obraz naszej kondycji zdrowotnej, a później jest kwalifikacja lekarska. Nasi lekarze kwalifikują, analizują ankietę, którą dawca wypełnia. Ona jest bardzo szczegółowa i w niej musimy wpisać wszystkie informacje również o stanie naszego zdrowia i o tych historiach związanych z naszym leczeniem. I później następuje sam wywiad i to w zakresie takiego wywiadu i też czynności lekarskich, czyli osłuchanie,
lekarz zajrzy nam w gardło, sprawdzi, czy dobrze się czujemy, sprawdzi nasze ciśnienie i wie, czy możemy oddać, czy nie, czy to dla nas jest bezpieczne. Dla nas priorytetem jest również to, żeby zachować pełne bezpieczeństwo dawcy. A czy w Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku brakuje wszystkich grup krwi? Bo są przecież te rzadsze, prawda? Tak, tradycyjnie zawsze brakuje grup oznaczonych literką zero i to zarówno minus, jak i plus, bowiem ta grupa może być przetaczana biorcom innych grup, dlatego często banki krwi, nie znając dokładnie potencjalnych chorych, którym będzie przetaczana krew, zamawiają do swoich banków krwi grupę zero. Zawsze apelujemy, żeby tak nie robiły, żeby zamawiały grupy zgodne z potrzebującymi, ale tej grupy zero zawsze więcej ubywa z naszych magazynów, niż statystycznie mamy liczbę osób o takiej grupie krwi. Dzisiaj brakuje wszystkich grup i chcielibyśmy i bardzo zapraszamy wszystkich, którzy tylko krew mogą oddać, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają. To ja jeszcze chciałbym zapytać, jakie są korzyści płynące z krwiodawstwa? Te osoby, które przychodzą do was regularnie i oddają krew, z czym to się wiąże? Powiem to na swoim przykładzie. Najważniejszą, największą korzyścią jest potężna satysfakcja, że pomogliśmy drugiej osobie. I mamy zawsze świadomość, że tą potencjalną osobą, która skorzysta z naszej krwi lub krwi innych dawców, może być ktoś z naszej rodziny. Oddajemy w pewien sposób inwestując również w swoje potrzeby, w potrzeby swoich najbliższych, swoich znajomych. Ale są też takie bardzo realne korzyści. Otrzymujemy rekompensatę kaloryczną w postaci 9 czekolad. Bardzo ważną, szczególnie w czasie wakacji, korzyścią jest urlop. Po każdym oddaniu krwi następują, dawca ma prawo do skorzystania z dwóch dni wolnych. W związku z tym można sobie wydłużyć weekend na przykład i gdzieś wyjechać na wczasy. To jest bardzo też motywująca rzecz. Dawcy również zbierają litraż po to, żeby otrzymać odznaczenia. Mamy 3 kategorie odznaczeń. Brązową, srebrną, złotą. Ta złota wiąże się w wielu miejscowościach z taką realną już też korzyścią, na przykład w postaci zniżki na przejazdy komunikacji zbiorowej. Mamy też prawo do bezkolejkowego korzystania z usług aptek. Niektóre lekarstwa otrzymujemy ze zniżką. To wszystko dotyczy już honorowych dawców krwi, czyli tych, którzy mają ten najniższy wymiar odznaczenia, czy odznakę brązową. No właśnie, jak taką odznakę zdobyć? Bo brązowa, średnia, srebrna i złota, to rozumiem, to jest od ilości oddanej krwi, od litrów? Tak, to jest związane z litrażem i tutaj ten litraż w przypadku mężczyzn to 6, 12 i 18 litrów. Po 6 litrach już stajemy się honorowymi dawcami, zasłużonymi honorowymi dawcami krwi. Otrzymujemy z PCK, bo PCK ma domenę przyznawania tych odznaczeń, legitymacji i odznakę, która daje takie bardzo realne korzyści. Takim najwyższym odznaczeniem jest medal zasłużony dla zdrowia narodu i taki medal każdy obywatel ma prawo otrzymać po oddaniu 20 litrów krwi. To jeszcze powiedzmy, gdzie oddawać krew? Punkty stacjonarne, akcje wyjazdowe, bo tu wcześniej pan dyrektor już wspominał o tych krwiobusach. Gdzie sprawdzić takie informacje, przypomnijmy? Nasza strona internetowa krewgda.pl lub strona facebookowa. I teraz może przypomnę, gdzie krew możemy oddawać. Mamy centrum w Gdańsku na ulicy Hoene Wrońskiego 4 oraz 7 oddziałów terenowych. To jest Wejherowo, Gdynia, Kościerzyna, Kartuzy, Starogard Gdański, Kwidzyn i Tczew oraz każdego dnia nasz autokar lub czasem 2 autokary są w terenie i pobierają krew na tak zwanych ekipach. Zatem warto oddawać krew. Warto,
i nie ma innej możliwości dokonywania wielu zabiegów leczniczych, bo niestety nikt jeszcze nie wymyślił żadnego substytutu krwi. Jeżeli krew jest potrzebna, możemy ją tylko pozyskać od drugiego człowieka. Więc warto, bo w ten sposób ratujemy zdrowie i życie innym ludziom. Naszym gościem był dzisiaj dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, pan Wiktor Tyburski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dobrego dnia.